dla przyjeżdżających do Astany, stolicy Kazachstanu, widok zbudowanej z rozmachem i polotem metropolii wywiera duże wrażenie. Tym bardziej, że wiadomo, iż jeszcze kilkanaście lat temu był tutaj rozległy, półpustynny step. Już pierwsze spojrzenie na budynek lotniska daje pewnego rodzaju przedsmak tego, co będzie można tu zobaczyć. Nie od razu Astana była stolicą Kazachstanu. O jej istnieniu wzmiankuje się w dokumentach z roku 1824, kiedy Rosjanie zbudowali nad rzeką Iszym fortecę Akhmolinsk. Jej umiejscowienie na szlaku kupieckim sprawiło, że oprócz funkcji militarnych było to miejsce spotkań karawan zmierzających z Taszkentu i Buchary do Rosji. W 1862 roku osada otrzymała prawa miejskie i stanowiła centrum administracyjne dla tutejszego obwodu. W czasie II wojny światowej, w latach 1941-1945, Akhmolinsk był ważnym ośrodkiem przemysłowym. Tu uruchomiono zakłady i fabryki ewakuowane z terenów okupowanych przez Niemców. W 1961 roku zmieniona została nazwa miasta z Akhmolinsk na Celinograd, a nazwę tę tłumaczy się jako miasto zbudowane na Ugorze. Po odzyskaniu przez Kazachstan niepodległości przyjęto nazwę Akmola, a kiedy w 1994 roku rząd podjął decyzję o przeniesieniu stolicy państwa z Almaty do Akmoły, z chwilą zakończenia tego procesu w roku 1998 zmieniono nazwę miasta na Astanę, co w języku kazachskim tłumaczy się jako stolica. Dziś miasto to liczy blisko 710 tysięcy mieszkańców, którzy znaleźli zatrudnienie w sektorze handlowo-usługowym regionu rolniczego, w przemyśle metalowym przy produkcji maszyn rolniczych oraz materiałów budowlanych. Astana to także znaczący ośrodek akademicki, posiadający 5 wyższych uczelni, w tym Euroazjatycki Uniwersytet Narodowy imieniem Lwa Gumilowa. Tak jak radykalny i ekspansywny jest rozwój Astany, tak ekstremalne panują tu warunki temperaturowe, gdyż latem temperatura dochodzi do plus 40 stopni Celsjusza, a zimą do minus 40. Spoglądając na poszczególne budowle, których architektami są największe światowe sławy w tej branży, nie dziwi, że Astana urasta do miasta perły Eurazji. Gdyż, jak podkreśla się, metropolia ta bierze to, co najlepsze z kultury zachodniego pragmatyzmu, zaś z dorobku kultury wschodniej dążenie do rozwoju duchowego. Nasz spacer rozpoczynamy w sąsiedztwie centrum rozrywkowo-handlowego Hanszatyr, które przypomina swoim kształtem nieco pochylony namiot. To odzwierciedla tradycje dawnych ludów tureckich i Słowian, a także ducha koczowników. Potężne bryły innych budowli nawiązują do tradycji okresu radzieckiego, zaś modernistyczne kształty drapaczy chmur to już wypracowany nowy kazachski styl. Dzisiejsza Astana to nie tylko nowoczesność prezentowanej kultury, ale jest to swoiste centrum światowej duchowości.
W roku 2003 stolica Kazachstanu była miejscem pierwszego światowego zjazdu przywódców religijnych. Astana była również pierwszym miastem w przestrzeni postradzieckiej, które odwiedził papież Jan Paweł II. Jest to także centrum dla wiernych Kościoła katolickiego. Przy ulicy Taszenowej mieści się archikatedra, gdzie metropolitą jest arcybiskup Tomasz Peta. Można powiedzieć, że zarówno ta świątynia, jak i inne na terenie tego rozległego kraju gromadzą na modlitwie wiernych, wśród których jest znaczna liczba osób posiadających korzenie polskie. Symbolem stolicy Kazachstanu, a zarazem nietuzinkową atrakcją dla turystów, jest wieża widokowa o nazwie Bajterek. Nawiązuje ona swoim kształtem do mitycznego drzewa życia, w którego gałęziach złożył jajo ptak szczęścia, Samruk. Wieża liczy 105 metrów wysokości, a kula posadowiona na jej szczycie, gdzie mieści się taras widokowy, 22 metry średnicy. Mieliśmy możliwość podziwiania tego miejsca w dniu, kiedy Astana obchodziła swoje święto, a zarazem 15. rocznicę. Rozmaite fety, zabawy, festyny i muzyka, a także parady – to wszystko zajmowało uwagę mieszkańców stolicy. Była też możliwość odwiedzenia tego samego miejsca wieczorem. Niby wszystko znane, ale jakże inne w świetle iluminacji, zwłaszcza Bajterek, oświetlany co jakiś czas inną barwą światła, jawił się jak owo bajkowe drzewo szczęścia. Tuż obok skupiała uwagę dużej liczby przechodniów fontanna, wokół której widoczne były aranżacje rzeźbiarskie prezentujące tradycyjne instrumenty ludowe. Zaś sama fontanna wyrzucała w rytm puszczanej muzyki co chwilę inne strumienie wody. Krótki pobyt w Astanie dawał możliwość zachwycenia się widokami, ale sprawił też, że czuło się pewnego rodzaju niedosyt. Wiadomo było, że wystrój wnętrz podziwiany tylko powierzchownie był tematem na solidną pocztówkę filmową, ale może jeszcze kiedyś w przyszłości uda się ten obraz uzupełnić kolejną pocztówką z wciąż piękniejącej Astany. Thank you.